Polski. Dzisiaj jest na konferencję z Złomem w celu przekazania poprzez media informacji, na jakim jesteśmy etapie, co udało nam się dotychczas zrobić, jakie są perspektywy odsłonięcia w tym roku pomnika. Mamy również ze sobą mały model w skali 1 do 8, wykonany z brązu. Dotychczas mieliśmy tylko i wyłącznie wykonany z żywic i z mas plastycznych. Było tak ze względu na koszty, ponieważ wszystkie środki były przeznaczane na odlewy dużych modeli. Natomiast dzięki darczyńcy anonimowemu mogliśmy wykonać z brązu taki model. I on został wykonany po to, żeby określić właśnie kolorystykę dokładną, światło, jak to nam się wszystko będzie zachowywało. I taki model dzisiaj przedstawimy. Natomiast co się dzieje z dużymi modelami? Duże modele wszystkie są oblane, wszystkie odlewy są zrobione. Natomiast one są w kawałkach. Będą dopiero łączone. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ będący z nami tutaj konstruktor w ogóle pomnika musi wykonać konstrukcję wewnętrzną też tych rzeźb, ponieważ one są dosyć ciężkie. Wszystkie konie stoją na dwóch nogach, to znaczy każdy z tych koni stoi na swoich dwóch nogach, w związku z czym są bardzo duże obciążenia. Przestrzeń wewnątrz odlewów jest pusta i tam będzie wprowadzona dosyć skomplikowana konstrukcja przy użyciu nowoczesnych technologii, to znaczy wnętrza tych koni zostały zeskanowane i tutaj pan inżynier Dworzycki projektuje do tego specjalne konstrukcje, część z nich będzie to stalowe, nierdzewne, część z nich będzie zalewana do dociążenia ołowiem i to wszystko później na koniec będzie ze sobą scalane, następnie patynowane, żeby nam to nie świeciło, żebyśmy nie czekali 100 lat, aż to spatynuje i następnie będzie to przewożone już do nas, do ulicy Świętyckiej, do montażu. Oczywiście to też bardzo skomplikowany proces będzie, ponieważ przewieźć takie konie wysokie na 4,5 metra to jest wielkie wyzwanie. Więc każdy z tych koni oczywiście oddzielnie będzie, być może pewne elementy będą odcięte do tego transportu i łączone tutaj na miejscu i tutaj no, prowadzimy rozmowy, szukamy instytucji, która nam to przetransportowała i na ten temat rozmawiamy z Wojskiem Polskim, ponieważ posiada taki sprzęt, a będzie nam miło i myślę, że Wojsku Polskiemu też powinno zależeć, ponieważ na pomnik jest dedykowany żołnierzowi Wojska Polskiego, więc ten akt, jakby ta ten akt, akcja właściwie taka społeczno-państwowa będzie bardzo duża. Co przedstawia pomnik? No, pomnik jest dwubryłowy. Jedna część tego pomnika to są elementy betonowe, czyli to są schody, na którym jest pulpit. Na tym pulpicie mamy cztery słupy zwieńczone stropem. Na ścianach tego pulpitu będą znaki wszystkich pułków kawalerii, a we wnętrzu opisy i cytaty z bitwy. Innymi słowy możemy powiedzieć, że jakby zewnętrzna część pomnika jest poświęcona całej polskiej kawalerii II Rzeczypospolitej, natomiast wnętrze w bitwie pod Komarowem. Na pulpicie będą ustawione właśnie te skrzydła nasze, które mają być dominantą przestrzenną, skrzydła oczywiście husarskie, jako symbol naszej jazdy polskiej, a pomiędzy tymi skrzydłami, na tym pulpicie nad mauzoleum, mają być sylwetki trzech szarżujących kawalerzystów i one będą odlane z brązu. Teraz tak, może łączna wysokość pulpitu od ziemi to jest 1,5 metra, nad tym jest około 3,80 do wysokości, na której będą stały konie, a następnie jeszcze nad tym wszystkim 14,5-metrowe skrzydła betonowe, natomiast całość będzie miała 19,5 metra wysokości, czyli no jest to dosyć duży pomnik, ale musimy tutaj pamiętać, że bardzo zależy nam na tym, żeby była właśnie to dominanta przestrzenna, żeby z każdego kierunku świata było to widać, a już dzisiaj, mimo że nie ma skrzydeł, jest pulpit, widać tą inwestycję, tą budowlę bez tych skrzydeł. Oczywiście widać z drogi na Komarów, widać z drogi z Zamościa na Chrubieszów, więc no fajnie będzie. Dzięki. Zapraszam pana. Dzień dobry, Jan Dworzycki.
konstruktor, projektant pomnika. Co ja mogę powiedzieć? Fajnie jest. Tak. Wyzwanie jest duże, konstrukcja jest niepowtarzalna i nikt nigdy takiej konstrukcji nie projektował i pewnie nie będzie projektował. Także też jest to dla mnie takie, no, tak powiem, niepowtarzalne i no i jest, że tak powiem, radość przy tym projektowaniu też, że tak powiem, bo są pewne wyzwania, które trzeba pokonać, prawda? Czyli jakie? To jest, na czym to trwa. To znaczy tak, zaczynając od konstrukcji żelbetowej, która jest bardzo, bardzo masywna, bardzo wysoka i jest na wzgórzu, działają niesamowite siły wiatru. Trzeba było to jakoś specjalnie zezbroić, policzyć, postawić na specjalnej płycie bardzo masywnej. W tej chwili jest wykonany pomnik do pulpitu, do tych wysokości tych 4 metrów, tam gdzie staną nam sylwetki koni, czyli odlewy z brązu. Teraz jest w tej chwili wybierany wykonawca na dalszy etap, czyli na skrzydła husarskie, te 14,5-metrowe. Także tutaj mamy ten etap tak jakby zamknięty. Wszystko jest już zaprojektowane, narysowane, wybierane, szukamy wykonawcy. W tej chwili w zasadzie świeża sprawa, projektuje konstrukcję wewnętrzną sylwetek odlewów tych z brązu. Robi to odlewnie ze Śremia koło Poznania. Także gorąca linia w tej chwili. Musieliśmy zeskanować te odlewy, żeby mieć dokładne wymiary wewnętrzne. Konstrukcja przestrzenna, wewnętrzna będzie z różnych stopów metali, zaczynając od zwykłych jakichś kształtowników, elementów stalowych, ze stali tam wysoko wytrzymałościowej, kończąc na blachach, jakichś różnych żebrach, kształtownikach, dwutełownikach, także tam będzie mnóstwo różnych takich nietypowych elementów. Nawet będzie zalewane część tych nóg, które będą mocowane do pulpitu, będzie zalewane brązem. Taki jest pomysł, żeby to dociążyć jednak i żeby jednak wzmocnić te elementy mocujące. Bo mamy tam potężne siły, no, konie stoją tylko, każdy koń stoi na dwóch nogach, także siła jest niesamowita, która tam będzie wyrywała nam te konie w zasadzie, bo one są tak ustawione, że środek ciężkości jest trochę tak, no, niezupełnie na tych nogach mocujących, prawda? Czyli prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze przymocować tam w pewnych miejscach, tam gdzie będzie się stykać. Czy będą bardzo blisko sylwetki tych jeźdźców, czyli te odlewy, też do tych skrzydeł husarskich, prawda? Także konstrukcja już jest zaprojektowana wstępnie, jest to ustalone z odlewnikiem, on już zamawia materiały, także mamy to już tak jakby opanowane. Także w zasadzie chyba tyle. No, to musi trwać. Jest to naprawdę bardzo skomplikowana konstrukcja, zarówno ta żelbetowa, jak i ta konstrukcja wschodnia wewnętrzna tych koni. Do każdego elementu trzeba indywidualnie podchodzić. W zasadzie każdy element, nawet te blachy mocujące, muszą być zeskanowane dokładnie. Ten kształt wewnątrz będzie to wycinane laserem specjalnie, żeby to wszystko przylegało, żeby można było to postawać w środku. Także chyba tyle. Dziękujemy. Czekamy na efekt. No my to na pewno będziemy widzieli bardzo w fazie montażu, bo jest pomysł, żeby to zmontować na odlewni, wszystko w całości, pospawać i złożyć do kupy. Dopiero później, żeby widzieć, co trzeba dopracować. Później te odlewy będą demontowane na poszczególne sylwetki i przełożone tutaj na miejsce, prawda? Thank you.